Natalia Rzeźniczak, miło Państwa widzieć i zaprosić na kolejny Ekspres Republiki Luz. Oto co dziś w programie. Chłopaki nie płaczą jak Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu wreszcie dopiął swego. Każdy Polak od teraz może mieć w swoim telefonie konstytucję, aż się łezka wokół kręci. Maj to Światowy Miesiąc Świadomości Czerniaka. W Ekspresie Luz opowiemy o profilaktyce i leczeniu tego nowotworu. Pamiętajmy, czerniak wprost uwielbia słońce. Biała klasyczna sukienka z odkrytymi ramionami, a może zjawiskowa suknia ozdobiona koronką. W Ekspresie Luz przyjrzymy się najgorętszym trendom w modzie ślubnej na ten sezon. Szanowni Państwo, w końcu mamy to. Kolejny sukces marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Od kilku dni możemy czytać konstytucję, ale nie tak po staremu, tylko nowocześnie, z aplikacji, aż się łezka w oku kręci. Mamy to! Miesiące planowania, konsultacji i analiz przyniosły wymierny efekt. Złośliwcy już nie będą mogli kpić, że ekipa uśmiechniętej Polski to tylko kładka na Wiśle i paliwo po 7 zł. Stworzyliśmy aplikację do obsługi, że tak powiem, zapoznawania się. Ale weź mi to wyjść, bo ja się jestem na tym telefonie. Trochę techniki i się człowiek gubi, ale żarty na bok. O co właściwie chodzi? Tutaj mamy tę aplikację i tutaj otwieramy sobie konstytucję i możemy też wyszukiwać po hasłach, które nas interesują, a więc młodzież, a więc środowisko, a więc handel. Szachmat. Nawet nie wiedzieliśmy, że tego nam brakowało. Kto ma stalowe nerwy, niech pobiera aplikację. W końcu jej czytanie może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu płaczu. Szymonowi Hołowni radzimy ostrożność. Może przydać się wodoodporny telefon. Jutro święto konstytucji. Czytam ją codziennie. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę która będzie właśnie taka. Panie marszałku, teraz pan ma szansę. Może najwyższa pora zacząć. Trzymajcie się ciepło. My też cieplutko pozdrawiamy. Polska jest piękna. Nasi rodacy doskonale to wiedzą. Góry, jeziora, nadmorskie plaże, wyjątkowo czyste miasta. Polska to dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna. Coraz nowocześniejsze hotele, pensjonaty czy restauracje. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zapraszamy więc w cudowną podróż po Polsce. Polska jest piękna. Nasz kraj oferuje niezliczone możliwości dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku. Przed nami słoneczne lato, okazja dla turystów i rodaków do zgłębienia wielu walorów biało-czerwonej ojczyzny. Przyjezdni z zagranicy są pod wrażeniem naszej gościnności i chętnie do nas wracają. Kocham Polskę. Dlatego tu wróciłem. Polska, serce Europy Środkowej, to kraj o bogatej historii, różnorodnych krajobrazach i unikatowym dziedzictwie kulturalnym. Turyści znają coraz więcej polskich miast. Zakopane, Łódź, Śląsk, Warszawa. Polska gospodarka to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. W Polsce żyje się naprawdę dobrze. Wszystko jest znakomite. Jesteśmy z Hongkongu. Tu jest pięknie, ładna pogoda, ładne widoki. Czujemy się zrelaksowane. Zwiedzimy Muzeum Chopina. Po polskich ulicach można się poruszać bez obaw. Zupełnie inaczej niż w Paryżu, Londynie czy Berlinie. Doceniają to turyści przybywający do nas. Polska to bezpieczny kraj. Czuję się tu bardzo bezpiecznie. Odkrywanie Polski to podróż pełna niezapomnianych wrażeń. Niezależnie od tego, czy wybierzemy góry, morze czy mazurskie jeziora. Wszyscy kochamy słońce, wakacje, plaża, opalanie brzmi jak plan, ale pamiętajmy, że słońce to także promienie UV. Maj to miesiąc świadomości czerniaka. Ochrona przed słońcem, samokontrola, wizyta u lekarza to podstawy profilaktyki raka skóry. Na szczęście istnieją proste sposoby, by się chronić. Czerniak może kryć się pod najmniejszą postacią. Pamiętaj, że zdrowie skóry to poważna sprawa. W kontakcie ze słońcem kierujmy się zdrowym rozsądkiem, a lato będzie dla nas pełne radości. Jak wakacje, to pamiątki. Im bardziej unikalne, tym lepsze. Jednak tego turystę trudno będzie przebić. Mężczyzna próbował wywieźć z Turcji ponad 1000 skorpionów i pająków. Tylko próbował, bo wywożenie tych gatunków za granicę jest surowo zabronione. Niektórzy pająków wyzbywają się wszystkimi sposobami, a niektórzy wręcz przeciwnie. Bardzo chcieliby je przywieźć do swojego domu. Takie marzenie miał jeden z podróżujących, który z Turcji chciał wrócić nie z jednym, dwoma czy trzema, ale z ponad 1000 pająków i skorpionów. Próbę przemytu udaremniła na lotnisku w Stambule turecka policja, która aresztowała podejrzanego. Przemytnik stracił nie tylko nielegalną zawartość swojego bagażu, ale z pewnością także dobre wspomnienia z wakacji.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Żółwie skórzaste też to wiedzą, dlatego chciały wrócić do Oceanu Indyjskiego. U wybrzeży tajskiej prowincji Phuket trwa akcja wypuszczania gadów do wody. Każdy żółw zabrał ze sobą pamiątkę z Tajlandii w postaci znacznika satelitarnego na grzbiecie. Osobniki te charakteryzują się pancerzem z czarno-białymi plamami. Tajlandia jest jednym z pięciu krajów, które z powodzeniem hodują żółwie skórzaste. To jedne z największych i najcięższych żyjących współcześnie gadów na całym świecie. Wiosna oznacza rozpoczęcie sezonu ślubnego w pełni. Jakie są trendy i modowy must-have tego roku? Przedstawiamy kilka ważnych wskazówek dla każdej panny młodej. W tym roku modzie ślubnej przewodzi hasło mniej znaczy więcej. To proste kroje i delikatne tkaniny, które podkreślają naturalne piękno każdej panny młodej. Nowością są suknie z długimi rękawami i subtelnymi ich zdobieniami. Powraca suknia o kroju princess i litery A. Modny jest też dość rzadko spotykany gorset, ale tu w nowoczesnych odsłonach. Ozdobi wiele propozycji w tym sezonie. Nowym trendem są suknie ślubne jako połączenia topu i tiulowej spódnicy. Takie zestawienie da na pewno większą swobodę podczas weselnych tańców do białego rana. W klasyce pozostaje krój syrenki i długi tren. Jeśli welon, to z dodatkiem korony. W takim wydaniu nic, tylko żyć długo i szczęśliwie. Ekspres Luz nie zamierza zwalniać i pędzi dalej. Zobaczmy, co jeszcze dla Państwa przygotowaliśmy. W londyńskim Muzeum Figur Woskowych odsłonięto najnowszą rzeźbę. Wyróżniono w ten sposób Timothée Chalameta, gwiazdora takich produkcji jak Duna i Wonka. Cały proces powstawania figury zajął artystom 9 miesięcy. Zabytkowe mosty w Stańczykach zachwycają. To jeden z najwyższych mostów w Polsce. W Ekspresie Luz przyjrzymy się im z bliska. Leśny savoir vivre, czyli jak zachowywać się w lesie. Natura to świetne miejsce na spędzanie wolnego czasu, ale także dom dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Warto o tym pamiętać. W Ekspresie Republiki Luz czas na najbardziej kulturalny ranking pod słońcem. Niedzielnym zwyczajem doceniamy tak miłe, jak i zaskakujące inicjatywy świata kultury. Nowe życie Riley wymaga nowych, złożonych emocji. Na trzecim miejscu podium chwalimy twórców filmów dla dzieci, którzy pokazują, jak ważne są w życiu emocje. Szczególnie, gdy się dorasta. W głowie się nie mieści dwa. Przypomnij, że zrozumienie swoich uczuć to więcej niż połowa sukcesu, by odważnie wejść w okres dojrzewania. No i zasada najważniejsza. Żadna emocja nie jest zła. W kinach od 12 czerwca. Dorwę ich! Na miejscu drugim idea budowania muzycznego mostu między Warszawą a Wiedniem. W ramach 33. Festiwalu Mozartowskiego Warszawskiej Opery Kameralnej w Wiedniu odbyły się trzy wyjątkowe koncerty. Wiedeń zdobyty, owacje, gratulacje. Mam nadzieję, że wrócimy tu znowu. Okazało się, że pomysł ze zbudowaniem mostu między Warszawą a Wiedniem dotyczący Festiwalu Mozartowskiego to strzał dziesiątkę. Na pierwszym miejscu stawiamy komiks Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Cena Wolności, Macieja Jasińskiego i Krzysztofa Wyżykowskiego, którzy znakomitą kreską przybliżą nam ostatni rok życia kapelana Solidarności. Uwielbiamy, gdy o ważnych faktach z historii naszego kraju i o bardzo poważnych tematach, takich jak wiara i tożsamość, opowiada się w sposób tak atrakcyjny. A po lekturze zostaje już tylko zło dobrem zwyciężać. Zamek z pięknymi wieżami i z pięknymi oknami. Opowieści papierowego teatru to wyjątkowe widowisko lalkowe i autorska adaptacja baśni napisanych przez Andersena. Twórca od lat przemierza kraj rowerem przekształconym w scenę teatralną. Historie opowiedziane w nietuzinkowy sposób przenoszą widzów do beztroskiego czasu dzieciństwa. W spektaklach nie brakuje barwnych ilustracji. Artysta przyznaje, że nie potrafi malować, dlatego swoje obrazy wygniata w papierze. Własnoręcznie tworzone lalki zachwycają widzów, a dźwięki najprostszych instrumentów ludowych są dopełnieniem całego spektaklu. Kto wie, a może podczas niedzielnej rowerowej wycieczki spotkacie na szlaku tego opowiadacza bajek. Światowej sławy Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot to obowiązkowy punkt każdej wycieczki do Londynu. Teraz do unikatowego zbioru rzeźb dołączyła figura Timothée Chalameta. To 28-letni amerykański aktor, który znany jest z ról w takich filmowych hitach jak Duna, Wonka czy Małe Kobietki. Jego woskowy odpowiednik powstawał aż 9 miesięcy. Ubrany jest w garnitur z domu mody Aleksandra McQueena, a co ciekawe, buty dla figury podarował sam aktor. Jak twierdzą przedstawiciele muzeum, powodem, dla którego wybrano akurat Chalameta, jest fakt, że stał się on czołową gwiazdą Hollywood, która odzwierciedla młode pokolenie. Nic tylko podziwiać. Sałatka to błyskawiczna bomba witaminowa, jednak jej przygotowanie wciąż niektórym sprawia trudność. Na szczęście jest Karol Kus, który pokaże Państwu, że to wcale nie takie trudne. Trzeba po prostu chcieć. Sałatka będzie zbudowana na bazie pod tytułem kapusta i marchew z dodatkami, z maceratą. Zmieszamy w tej chwili kapustkę z marchwią.
Bardzo dobrze trzeba to wymieszać. Jak są o takie większe cząstki, które się nie pocięły, to odstawiamy je na bok. Ważne, żeby to wszystko pięknie wymieszać. I pierwsza podstawowa rzecz. Od razu, potem jak wymieszaliśmy te rzeczy, solimy. Tak delikatnie do smaku, ale też po to, żeby szybko z kapusty i z marchwi wydobyły nam się soki. I teraz uwaga. Skraplamy octem. Ja dzisiaj to zrobię z octem z winogron. Delikatnie ocet z winogron. Proszę bardzo. I teraz, drodzy Państwo, połowa cebuli. Cebula, która będzie w piórka pocięta. Elegancko. I dodajemy, mieszając razem z całą resztą. Wyciskamy, żeby soki od razu wycisnąć, bo ważne jest to, żeby te smaki pięknie nam się pomieszały. Mamy to. I teraz macerata. Macerata dzisiaj będzie na oleju rydzowym z przyprawami. To wszystko pięknie wymieszamy. Dodamy do naszych świeżo skrojonych warzyw. O, proszę bardzo. I przyprawy. Papryka, ostra papryka, słodka, pieprz, kminek, dziki kminek i taka przyprawa, która się nazywa chmieli sunieli. Bardzo aromatyczna przyprawa. Państwo możecie sobie sprawdzić cały skład tej przyprawy. To pięknie sobie wymieszamy. O, niech Państwo zerkną. I pięknie polewamy naszą sałatkę. Gdy wokół wszystko kwitnie, drzewa stają się coraz bardziej zielone, a słońce dogrzewa, chętnie wybieramy się do lasu na wycieczki. O czym należy pamiętać, jak się zachować i czego nie wolno robić, przekonajmy się. Wybierając się do lasu, przede wszystkim pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi. Las to dom dla dzikich zwierząt i roślinności. Większość stref ochronnych dla ptaków, które są chronione strefowo, jest w lasach państwowych. Większość rezerwatów jest w lasach państwowych. Strefy chronionego krajobrazu w lasach państwowych. Dlatego musimy pamiętać o kilku zasadach. Nie zostawiajmy po sobie żadnych śmieci, bowiem latem mogą stać się przyczyną pożaru. Nie rozpalajmy ognisk i nie wjeżdżajmy samochodami do lasu. A co jeśli staniemy oko w oko z dzikim zwierzęciem? Nie dotykajmy go i nie zaczepiajmy. Lepiej dla nas będzie, gdy zachowamy dystans. Jesteś w lesie i chcesz się wykrzyczeć? To nie tu. Coraz więcej osób odwiedza las. Podobno 56% naszego społeczeństwa wybiera się na wycieczki do lasu. I to są różne wycieczki, bo jedni idą tylko po to, żeby pospacerować, inni zbierają grzyby, a są osoby takie, które aktywnie spędzają w nim czas. Możemy jeszcze fotografować, biwakować, słuchać śpiewu ptaków, czy po prostu głęboko oddychać, do czego zachęcamy. Mosty w Stańczykach to jeden z cudów techniki. Będąc na Mazurach lub Suwalszczyźnie, obowiązkowo trzeba je zobaczyć. W podróż w te tajemnicze miejsce zabierze teraz Państwa Janusz Życzkowski. Warmia i Mazury to nie tylko wspaniałe jeziora, łąki, pola i lasy, ale również zaskakujące miejsca. Takie jak to. Mosty w Stańczykach. Historia mostów w Stańczykach sięga początku XX wieku, kiedy to w dawnych Prusach zapadła decyzja o budowie linii kolejowej Gołdap-Żytkiejmy i dalej na Litwę. Konstrukcję zaprojektowali włoscy architekci, którzy wzorowali ją na rzymskich akweduktach w Pont du Gard. To skojarzenie jest nieprzypadkowe, a dla miłośników Italii wręcz oczywiste. Żeby jednak w pełni docenić walory architektoniczne, warto na mosty w Stańczykach spojrzeć z góry. Mosty w Stańczykach wykonano z żelbetonu, a ich długość wynosi 200 metrów. Każdy z mostów jest szeroki na blisko 6 metrów i wysoki na ponad 30 metrów. Linia kolejowa, która tędy przebiegała, funkcjonowała do 1945 roku. Została rozebrana przez czerwonoarmistów i de facto przestała istnieć. Dziś teren mostów jest w prywatnych rękach. Budowlę można zwiedzać i napawać się włoskim klimatem na pograniczu Warmii i Mazur i Podlasia. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Ekspres Luz powraca w sobotę. Życzę udanego poniedziałku i zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Do zobaczenia.